nigdzie nie ma miłości, bo wchodzą i wychodzą niezadowoleni, że tutaj nic nie mogli dostać, nic nie mogli załatwić, nic nie mogli skorzystać. Szydło dzisiaj 21 mówi, że nie ma miłości. Tutaj, proszę Państwa, może więcej miłości u jezuitów. Zawsze ta Zośka Czerwona chodziła do jezuitów tam, gdzie nie ma obrazów. Bo tutaj to obraz na obrazie, proszę Państwa. Nie ma miłości. Zejście na Starówkę, proszę Państwa. No, to jest tak cała katedra. Mamy tutaj kościół jezuitów, których też nie lubią, bo różne ploty w internecie na temat jezuitów są, ale o 20 tutaj jest msza codzienna. No nie wiem, czy ta Czerwona Zośka jeszcze żyje, bo 100 kilo waży. Tak biegała, szalała, chciała wyjść za mąż, ożenić się. No i niestety, 102 kilo waży. Może to cukrzyca. Ale tu nie ma obrazów, tu zawsze można przyjść do jezuitów, są dość dobre wibracje, tak jak w internecie są o tych jezuitach różne bajki, złe wiadomości, złe rzeczy, to ja myślę, że raczej w stosunku do tego, co było najpierw, prawda, w stosunku do kościoła katolickiego jako takiego, to tutaj są dobre wibracje, bo tu nie ma obrazów, są gołe ściany, jak Państwo byście weszli, zobaczyli, to nie ma rzeczywiście tutaj obrazu. Wejście, drzwi Mitoraja są także same oryginały, jeżeli chodzi o jezuitów. Moglibyście Państwo się przyjrzeć bliżej tym jezuitom. O co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? Bo tu właściwie to wchodzimy na Starówkę już. Wchodzimy na Starówkę. Dość wysoki to kościół, jeżeli chodzi o miejsce na samym ołtarze. Jakbyście Państwo chcieli wejść, to drzwi Mitoraja, proszę Państwa, piękne aniołki, tak, rób zdjęcia, rób.